Dziady. Więc zobaczą, pijamy. O. No widzą Państwo, że cały czas jesteśmy w sumie w Warszawie, w katolickiej Polsce, a tu śmierdzi na Centralnym. Ziewają poza tym, proszę Państwa, te dziady katolickie. Po prostu śpią na stojąco, na siedząco, na leżąco. Są przemęczone. Po prostu towarzystwo jest przemęczone. Rozpite, proszę Państwa, rozleniwione, niezadowolone w sumie, no bo po prostu jeżeli temuż miały służyć te babilonki, no święta brzucha pogańskie, jakby nie było, czyli upijaniu się, piciu, chlaniu i żarciu, no to czegoż to się spodziewać, proszę Państwa. Prawosławnych nie ma tutaj w Warszawie, Mormonów ani Świadków Jehowy, nie ma ani żadnych tych świętych, no to więc, proszę Państwa, nie pozostało nic innego, jak tylko harczeć, warczeć, pluć i kaszleć, proszę Państwa, na świętych wszystkich tych, którzy są biblijni. Tutaj mamy tarasy, proszę Państwa. Jeszcze tylko nie wiadomo, czy ci nasi świadkowie stoją tam pod tą gitarą, którą między innymi tam widzimy, no też pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, tam na wprost. Przy murku świadkowie stoją, z tym, że dzisiaj jak widzą, że to wszystko jest rozanielone już na ten kolejny, jutrzejszy dzień, proszę Państwa, gdzie walować się będzie aż do 6 stycznia, bo to przecież walka jest z światłością, z ciemnością, oczywiście w sensie takim dosłownym. No to tutaj mamy to polskie, proszę Państwa, katolickie rechodówstwo, takie niezorganizowane, kaszlące, proszę Państwa, i takie rozmemłane, śmierdzi wszędzie, proszę Państwa. No i niestety Centralny Dworzec, nie to, że tam bezdomni, ale w ogóle co jeden to pijak, proszę Państwa. No dziady katolickie chlają. Wejdźmy troszeczkę do tych tarasów, może coś kupiłem w sklepie. Proszę Państwa, no to jesteśmy w sumie w tych złotych tarasach. I z tej strony, i z tej, jak tylko chcecie. Także proszę Państwa, choinka. Proszę bardzo, jak choinka wygląda? No to przecież babilonki, to przecież święta. Chodźmy tutaj schodami do góry, to może spotkamy tych naszych świadków, którzy być może już jest po 7, ale może jeszcze są po 19. Tu też orechodupki Państwo stoją. Zresztą one po prostu są tak rozbawione. Ja myślę sobie też, no rzeczywiście, trzeba się cieszyć. Może zobaczymy tych świadków naszych. Państwo zobaczą, no Pałac Kultury Stalina i Lenina i ta gitara. Także Państwo zobaczą, no cóż, no jest ta gitara, jest. Oczywiście, proszę Państwa, nic nie paruje. Także tarasy, Centralny, Casino Marriott Hotels, nie wypaliło, proszę Państwa, Rotunda, Nowotel, Marszałkowska, Domy Towarowe, Kerpurek, Pot i Pałac. Jak Państwo popatrzą się na ten kult Matki Boskiej Ostrobramskiej, no to częstochowskiej, Państwo dokładnie będą wiedzieć, gdzie są, gdzie jesteście, gdzie jesteśmy. No w katolickiej Polsce, a cały czas, proszę Państwa, ja nie powiem, że jest smutno, jest wesoło, jest bardzo fajnie, no ale wiecie Państwa, chodzą się tacy różni wódcą, nie mają co ze sobą zrobić, no to trzeba ich obdarować, pocieszyć, jak w Berlinie, jak w Niemczech, jak w USA, jak w Anglii, jak w Stanach, wszędzie. Obdarować, a nie o tak, ale ci żebraczka, Państwo zobaczą, ona szybko gdzieś tam biegnie, bo ją rodzina zakatuje, jak tam nie nawiezie w tych torbach do swoich, ale nawet gdyby nie miała tej rodziny, gdyby nie miała i domu, to ona by też tam do siebie gromadzić. Także widzicie Państwo, tak tutaj z centrum na centrum patrzymy się cały czas, proszę Państwa, no w hipochondrii żyjemy, w hipochondrii wielkiej. Także proszę Państwa, no diaboluki newralgicznie, tak sprytnie, nerwowo patrzą się, zaglądają, czy coś jeszcze wypaliło, co nie wypaliło, co by tu jeszcze popsuć, co by tu jeszcze zepsuć, no. Także Państwo, komu nogę podstawić i potem ho, 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 kto umiera, o, ho, ho, ho. Także kto, proszę Państwa, jeszcze nie docenił Pałacu Kultury Stalina i Lenina, to najwyższy czas, żeby docenić, bo to jest już zabytek prawie 60-letni. No niestety, Ameryka ma 250 lat, a tu na Piwnej to mają po 600 lat budynki. Także, proszę Państwa, no, Ameryka nie ma szans tutaj. Wiekowo, no bo tutaj wszystko jest stare, papież stary, Józef stary, system rzymsko-łaciński jest stary, co i świadków nie było, mormonów, ewangelików, proszę Państwa, prawosławnych, no to przecież, no ci wyznawcy papieża rzymsko-łacinicy zawsze byli, proszę Państwa,
bo oni są tak, że najwięcej, najszerzej, najwyżej, proszę Państwa, zawsze oni byli, zawsze byli, zawsze byli. Tak, tak, tak. Oni zawsze byli, proszę Państwa, najmądrzejsi, najsprytniejsi. Tak. Także, proszę Państwa, na ochotę, na City de Blue, na Redoute, to Państwo nie wiecie, gdzie jeszcze zakupy zrobić, no bo niestety te bułeczki to są mizerable tutaj w tarasach, proszę Państwa, w tym Carrefourku, pod, są mizerable, to możecie do Redouty tam na ochotę 517 albo 517 tam na Wileński, to na Pragę z kolei, a tramwaj chodzi w Warszawie cały czas, Polska, drzewo czerwone, katolicka Polska, a cudotwórstwo, cuda, proszę Państwa. Żydzi poszukują znaków, tak jak dzisiejsi odpowiednik dzisiejszy, proszę Państwa, Saduceuszy, Faryzeusz, a Grecy poszukują mądrości, no i się nic nie zmienia od tylu tysięcy lat. Także jak to jedzie z centrum, od rotundy ze Śródmieścia, to co jeszcze? Kaszlą, wciąż kaszlą, nie ma prawosławnych, nie ma marwanów, 3,5 miliona, proszę Państwa, 3-4 miliony po prostu tego wszystkiego, bo to i Radość, bo to i Miedzeszyn, bo to i Otwock, proszę Państwa. A tak to jedzie. Proszę Państwa, na ochotę, zobaczmy, skoro na ochotę się teraz kręcimy, zobaczmy.